Dzień dobry. Moi drodzy, w zeszłym tygodniu opowiedziałem Wam o tym, jak prawidłowo, jak skutecznie, jak szybko i płynnie zmieniać biegi, a co za tym idzie, jak szybko osiągnąć wymaganą prędkość dla niektórych zadań egzaminacyjnych. Wspomniałem Wam również o tym, że to był pierwszy film z serii trzech dotyczących pewnych tematów związanych z techniką jazdy, które mają wpływ na to, aby te zadania egzaminacyjne były wykonywane w sposób prosty i bez wysiłku. Dlatego dzisiaj chcę poruszyć drugi z tych tematów, mianowicie to, w jaki sposób rozluźnić się na motocyklu. Kochani, zdaję sobie sprawę z tego. Naprawdę uwierzcie mi, że po tylu latach szkolenia widzę, bardzo dokładnie widzę wszystkie Wasze błędy i elementy, które wiem, które elementy sprawiają Wam najwięcej problemów podczas egzaminu na prawo jazdy. I wiem również, że wszystkie te błędy jesteśmy w stanie wyeliminować poprzez drobną korektę pewnych Waszych zachowań. Zresztą sami moi kursanci mi o tym mówią, że kurde, wystarczyło zrobić tą jedną rzecz. Instruktorzy go nienawidzą, bo zdradza sekrety, tak? Egzaminatorzy go nienawidzą, bo ma jeden sekret dla kursantów, takie nagłówki powinny być. Słuchajcie, są pewne elementy, które bardzo łatwo wyeliminować z Waszego zachowania, a dzięki temu ułatwić Wam proces nauki i wykonywania zadań egzaminacyjnych. Dlatego, jak już wspomniałem, dzisiaj chcę się zająć właśnie tym tematem związanym z rozluźnieniem Waszej pozycji, z rozluźnieniem Waszego ciała na motocyklu. O tym, że jest to ważne, mówiłem Wam w pierwszym odcinku, jeżeli dobrze pamiętam, nie mieli w pierwszym odcinku tej serii, wtedy, kiedy razem z Justyną pokazywaliśmy Wam właściwą pozycję na motocyklu. I tak wiem, że tłukłem Wam wtedy do głowy, jak ważne jest zajęcie właściwej pozycji na motocyklu, jak ważne jest ułożenie rąk, ułożenie tułowia, ułożenie nóg na motocyklu. Wiem, że pokazywałem Wam ćwiczenia rozluźniające w filmie dotyczącym wykonywania ósemki, techniki jazdy w ósemce, czy tam te 12 kroków do perfekcji, ale to wszystko jest mało, dlatego że to wszystko działało na zadaniach wolnych. I widzę to po moich kursantach, że kiedy przechodzimy do serii zadań szybkich, czyli między innymi właśnie do szybkiego slalomu, natychmiast pojawia się większa prędkość, a co za tym idzie, w głowie pojawia się pewna blokada i momentalnie pojawia się usztywnienie górnej części ciała, pojawia się od razu unieruchomienie rąk, spięcie wszystkich mięśni i w tym momencie zadanie szybkie w postaci właśnie na przykład ominięcia z szybkiego slalomu, ale również ominięcia przeszkody zaczyna stwarzać bardzo duży problem. I dlatego dzisiaj przygotowałem Wam kilka ćwiczeń, które możecie wykonać sami na bardzo niewielkiej przestrzeni, które to ćwiczenia mają Wam pokazać, jak bardzo ważne jest to właśnie, aby się zrelaksować, żeby rozluźnić Wasze ciało i mam nadzieję, że po wykonaniu tych ćwiczeń będzie Wam łatwiej wykonywać wszystkie pozostałe zadania egzaminacyjne. Kochani, pierwsze takie ćwiczenie na początek, na dzień dobry, to jest ruszanie i zatrzymywanie się z jednoczesnym skręcaniem na bardzo krótkim odcinku. A to oznacza, że na przestrzeni kilku dosłownie metrów musimy szybko zareagować, ponieważ musimy ruszyć, zatrzymać się, operować manetką gazu, operować klamką sprzęgła, jednocześnie układać nogi na podnóżkach, za chwilę znowu ją wystawiać na ziemi i się zatrzymywać. To wszystko możemy sobie poćwiczyć, układając na wprost, na niedużym odcinku slalom. Slalom, mniej więcej pachołki, jeżeli nie macie pachołków, mogą być butelki z wodą, jeżeli nie macie butelek z wodą, mogą być na przykład przecięte na pół piłeczki tenisowe, mogą to być takie stożki, które można kupić na AliExpressie, takie a la piłkarskie, cokolwiek, co pozwoli Wam ułożyć jakikolwiek mały slalom, takie elementy stawiacie sobie mniej więcej co 4 metry od siebie oddalone i Waszym zadaniem jest zatrzymywać się przy każdym kolejnym takim elemencie, jednocześnie robiąc slalom. Polega to na tym, że zatrzymujecie się przy pierwszym słupku po jego na przykład prawej stronie i wtedy stawiacie nogę lewą, czyli stawiamy nogę, opieramy się na nodze, która jest bliżej słupka. Ruszamy, robimy od razu przejazd na drugą stronę slalomu, zatrzymujemy się przy drugim słupku,
zatrzymuje się po jego lewej stronie i wtedy stawiamy nogę prawą na ziemi. I tak dalej, im dłuższy taki slalom sobie zrobicie, tym lepiej dla Was, będziecie mogli sobie więcej poćwiczyć. Chodzi wyłącznie tylko o to, żebyście się zatrzymywali naprzemiennie na jedną albo na drugą nogę, w zależności od tego, po której stronie tego slalomu jesteście. Przypominam, opieramy się na nodze, która jest bliżej tego słupka. I teraz, aby to zadanie było wykonywane poprawnie i żeby ono miało sens, ważne jest to, żeby to zatrzymanie było wykonywane na raz. Czyli podczas zatrzymania wystawiamy nogę i stajemy na tej nodze, a nie truchtamy sobie tą nogą i nie podbijamy tej nogi jeszcze parę razy do przodu. Generalnie chodzi nam o to, żebyśmy ruszyli i zatrzymali się jak gdyby na raz. Czyli po zatrzymaniu dopiero wystawiamy nogę. W tym zadaniu będzie bardzo ważne to, żeby jednocześnie pracować gazem i sprzęgłem, żeby te ręce były luźne, żeby można było sobie tymi elementami spokojnie manewrować, żeby nie było to gwałtowne ruszanie, żeby też motocykl nam nie zgasł, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że ręce muszą być na tyle luźne, żebyśmy mogli na tak małej przestrzeni wykonywać również skręty. I oczywiście jak każde ćwiczenie, to zadanie również możemy sobie utrudniać, mianowicie możemy po prostu zagęszczać ten slalom z 4 metrów, przechodzić na przykład do 3 metrów między elementami i dalej wykonywać właśnie to samo ćwiczenie. Moi drodzy, drugie ćwiczenie, które bardzo, ale to bardzo uświadomi Wam to, jak bardzo dużo siły wykorzystujecie, aby trzymać się kierownicy, albo jak dużo siły przykładacie do kierownicy w czasie jazdy Waszym motocyklem, a konkretniej jak bardzo przenosicie siłę z Waszego korpusu na ręce, na kierownicę. W czasie tego zadania moim kursantom mówię, żeby na drugim biegu rozpędzali się przed siebie, a następnie po osiągnięciu mniej więcej 40 km na godzinę zaczęli hamować przednim hamulcem i hamowali mniej więcej do 20 km na godzinę. Potem ponownie się rozpędzali do 40 km na godzinę i ponownie hamowali do 20 km na godzinę. I wydawać by się mogło, że co to jest, że to jest proste, jednakże w tym zadaniu lewa ręka wisi swobodnie obok naszego ciała. Czyli generalnie rozpędzamy się i hamujemy naprzemiennie między 20 a 40 km na godzinę na drugim biegu, tylko i wyłącznie trzymając prawą rękę na kierownicy. I w tym ćwiczeniu wychodzi bardzo dokładnie to, w jaki sposób źle siedzicie na motocyklu oraz to, jak bardzo źle pracujecie waszym ciałem na motocyklu. Ponieważ w kilku pierwszych próbach na pewno pojawi się moment, kiedy przy rozpędzaniu zaczynacie odlatywać z motocykla, zaczynacie spadać z motocykla, a w czasie hamowania zaczynacie się przesuwać bardzo mocno do przodu, napierając na kierownicę w czasie hamowania. Tak naprawdę, moi drodzy, kluczową rzeczą w czasie jazdy motocyklem, kluczową rzeczą, którą się musicie nauczyć w tym zadaniu, jest to, aby ręka nie przenosiła ciężaru waszego ciała, ani sił, które oddziałują na wasze ciało, na układ kierowniczy, czyli na kierownicę, ponieważ w czasie jazdy motocyklem mamy pracować przede wszystkim mięśniami głębokimi naszego korpusu, a to znaczy, że mamy pracować naszymi mięśniami, mięśniami brzucha i mięśniami grzbietu, po to, żeby właśnie podczas przyspieszania lub hamowania żebyśmy nie latali na tym motocyklu jak kukła albo jak worek bezwładnych ziemniaków, tylko żebyśmy reagowali naszym korpusem na to, co się dzieje i przeciwdziałali siłom, które na nas oddziałują, właśnie po to, żeby podczas przyspieszania nas nie zrzucało z motocykla, a w czasie hamowania, żebyśmy nie lecieli przez kierownicę z naszej maszyny do przodu.
Gdy już opanujemy to ćwiczenie, przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, które jest bardzo podobne. Mianowicie znowu lewa ręka wisi sobie wzdłuż naszego ciała. Natomiast waszym zadaniem jest zatrzymania, znaczy oczywiście w tym momencie lewa ręka jeszcze pracuje, ale wrzucamy sobie pierwszy bieg, rozpędzamy się mniej więcej do 30 km na godzinę, wrzucamy sobie na luz, w tym momencie zabieramy lewą rękę z kierownicy i waszym zadaniem jest zatrzymać motocykl, pełne zatrzymanie, używając tylko przedniego hamulca na tym etapie, do całkowitego zatrzymania, czyli do pełnego zera. Macie się po prostu zatrzymać, podeprzeć nogą i dopiero wtedy możecie lewą ręką złapać za kierownicę. To ćwiczenie ma wam pokazać, jak bardzo dużo siły znowu przykładacie do kierownicy w czasie hamowania. W tym ćwiczeniu chodzi nam o to, żebyście się nauczyli, że w czasie hamowania macie używać tylko tyle siły, ile potrzebujecie na zgięcie dwóch palców, czyli tylko tyle siły, ile macie w przedramieniu, żeby ścisnąć klamkę hamulca. Natomiast żaden gram waszego ciężaru ciała nie może być przeniesiony na kierownicę, ponieważ w czasie tego ćwiczenia, jeżeli będziecie się przesuwali za bardzo do przodu, jeżeli będziecie się zapierać ręką o kierownicę, to automatycznie w czasie tego hamowania pojawi się niechciane skręcanie, niechciany przechył motocykla i może dojść do wywrotki. Dlatego jest tak ważne właśnie to, żeby w czasie tego hamowania mocno złapać się kolanami zbiornika, bardzo mocno zacząć pracować tymi mięśniami głębokimi, o których wam powiedziałem, czyli mięśniami brzucha, mięśniami grzbietu, a hamować tylko i wyłącznie samymi palcami, tak żeby zahamować idealnie po linii prostej, bez przechylania, bez przewracania motocykla. Kolejne ćwiczenie, moi drodzy, odrobinę trudniejsze, już wymagające troszeczkę więcej umiejętności w pracy z sprzęgłem i gazem, dlatego nie polecam go dla osób zupełnie początkujących, które dopiero uczą się ruszania motocyklem, ponieważ, tak jak mówię, to ćwiczenie wymaga już precyzji w operowaniu gazem i sprzęgłem. To jest ćwiczenie polegające na tym, że na pierwszym biegu macie się rozpędzić do stosunkowo niedużej prędkości, powiedzmy 10-15, maksymalnie 20 km na godzinę, następnie zatrzymać się do zupełnego zera, do pełnego zatrzymania, a następnie płynnie ruszyć, tylko bez podparcia się stopą. Chodzi nam o to, żebyście się rozpędzili, zatrzymali i od razu ruszyli, tak żeby się nie musieć podeprzeć nogą. Taka symulacja tak zwanego stop and go, czyli dojeżdżania do świateł, kiedy zmieniają się nam w międzyczasie światła, kiedy chcemy płynnie sobie ruszyć. I moi drodzy, wiem doskonale, jakie tutaj się pojawiają problemy. Mianowicie problem polega na tym, że albo motocykl zaczyna gasnąć, kiedy próbujemy ruszyć, albo motocykl zaczyna się przechylać i wtedy się zaczynamy podpierać nogą o asfalt, żeby się nie przewrócić. No i teraz cała sztuczka polega na tym, żeby ten motocykl nam płynnie się zatrzymał i płynnie ruszył. Kluczowym, moi drodzy, w tym ćwiczeniu jest to, żeby hamowanie było dosyć dynamiczne, ponieważ chcemy energię silnika, energię kinetyczną silnika, energię kinetyczną jadącego motocykla zmagazynować w uginającym się przednim amortyzatorze po to, żeby mieć czas na ruszenie w momencie, czyli na odkręcenie gazu, w momencie, kiedy zaczynają nam się rozprężać amortyzatory, kiedy motocykl zaczyna wstawać. Wtedy motocykl będzie pracował w kierunku przód-tył, bez
przechyłu na boki. Jednocześnie, jeżeli będziemy się trzymali dobrze zbiornika, kolanami nie będziemy się wychylali, nie będziemy mieli luźnych nóg, nie pojawi nam się przechylanie motocykla spowodowane przechyłem naszego ciała na tym motocyklu. Dlatego jeszcze raz przypominam, ważne jest to, żeby kolanami mocno spiąć się, trzymać się zbiornika, mocno spiąć mięśnie brzucha, mocno spiąć mięśnie grzbietu, natomiast ręce muszą być luźne. Po drugie, ważne jest również to, żeby to ruszanie odbywało się z dużą ilością gazu, ponieważ motocykl trzyma się w pionie między innymi dzięki temu, że mamy wirujące masy w silniku, czyli wysokie obroty silnika, które działają jak żyroskop nad naszym motocyklu. W związku z czym, kiedy będziemy się zatrzymywali, dodamy sobie dużą ilość gazu, ten silnik zacznie szybko pracować. Mamy jeszcze chwilę czasu na to, żeby zanim motocykl zacznie się faktycznie nam przechylać. I dlatego to ćwiczenie, jeszcze raz przypominam, jest dla osób, które już dobrze operują gazem i sprzęgłem, żeby nie było sytuacji, kiedy ktoś doda sobie za dużo gazu, gwałtownie puści sprzęgło i nagle w tym momencie mu wyrwie motocykl spod tyłka albo stanie mu na koło. Jeżeli już operujecie gazem i sprzęgłem w miarę płynnie, to poradzicie sobie też z tym ćwiczeniem. Jeszcze raz, mocne dohamowanie, trzymamy się mocno kolanami zbiornika w momencie, kiedy się rozprężają amortyzatory z przodu. W tym momencie dodajemy dużo gazu i płynnie puszczamy sprzęgło, żeby po pełnym zatrzymaniu od razu ruszyć bez podparcia się nogą o asfalt. Moi drodzy, i ostatnie ćwiczenie, które ma Wam pomóc w rozluźnianiu rąk na motocyklu, kiedy, żebyście się nie spinali na tych mięśni, żebyście się nie blokowali na kierownicy, to jest ćwiczenie polegające na ruszaniu z zatrzymania, no bo ruszanie może być tylko zatrzymania, z jednoczesnym zawracaniem, czyli możemy sobie do tego wykorzystać naszą ósemkę. Zatrzymujemy się przy jednej linii i chcemy z tego zatrzymania sobie płynnie zawrócić od razu, mieszcząc się oczywiście w tym zadaniu egzaminacyjnym. Żeby to zadanie zostało wykonane prawidłowo, ważne jest to, żebyśmy najpierw obrócili głowę w kierunku, w którym chcemy jechać, następnie skręcili kierownicę w tym kierunku, w którym chcemy jechać, następnie przechylili lekko motocykl w tym kierunku, w którym chcemy jechać, a następnie płynnie dodając gazu, lekko puszczając sprzęgło, pozwolili maszynie sobie płynnie zawrócić. Jeżeli zabraknie któregoś z tych elementów, będzie Wam ciężko to zadanie wykonać. I teraz, moi drodzy,
uwierzcie mi, że żadnego z tych ćwiczeń nie będzie się dało w pełni poprawnie wykonać, jeżeli w którymkolwiek momencie, w którymkolwiek elemencie zaczniecie spinać ręce, mięśnie rąk, wtedy te zadania nie są do wykonania. Po prostu każde z tych ćwiczeń wymaga tego, żeby ręce były zupełnie luźne, żeby można było sobie swobodnie operować manetką gazu, klamką sprzęgła czy klamką hamulca. Jeżeli się pojawi jakiekolwiek spięcie mięśni, te zadania automatycznie przestaną działać, przestaną być dobrze wykonywane. Moi drodzy, dajcie mi znać w komentarzu, czy wykonywaliście kiedykolwiek podobne ćwiczenia. Dajcie mi znać, czy ktoś Wam opowiedział o tych ćwiczeniach, pokazał Wam te ćwiczenia. No i dajcie mi też znać koniecznie w komentarzu, czy Wy po obejrzeniu tego filmu spróbowaliście te ćwiczenia wykonać. A jeżeli tak, to czy zauważyliście jakąkolwiek różnicę w Waszej jeździe, w wykonywaniu zadań egzaminacyjnych. Z mojego doświadczenia powiem Wam tyle, że wykonanie i nauczenie się tych ćwiczeń ma olbrzymie przełożenie na prawidłowe wykonywanie zadań egzaminacyjnych z tej grupy szybkich zadań, czyli właśnie szybkiego slalomu, omijania przeszkody czy hamowania awaryjnego. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.